10 najniebezpieczniejszych zawodów na świecie. Ranking opracowany według fakt.pl. Czy faktycznie tak jest? No jest to kwestia dyskusyjna, ale trzymam się tego źródła. Pozyskiwacz jadu węży. Kobry, żmije i blisko spokrewnione gatunki wykorzystują jad do unieruchomienia lub zabijania swoich ofiar. Jad jest zmodyfikowaną śliną, którą węże dostarczają przez kły. Kły zaawansowanych węży jadowitych, takich jak żmije, są wydrążone w celu skuteczniejszego wstrzykiwania jadu, podczas gdy u węży, których kły znajdują się z tyłu, jak na przykład u węży Boomslang, mają rowki na tylnej krawędzi do przekazywania jadu wprost do rany. Jad węży jest częściej używany do ataku niż w celu samoobrony. Jad, podobnie jak wszystkie ślinowe wydzieliny, ma zdolność trawienia wstępnego, które rozpoczyna rozkład pokarmu na składniki rozpuszczalne, pozwalając na prawidłowe trawienie i nawet ugryzienia niejadalnego. Węże powodują uszkodzenie tkanek. Wbrew pozorom jest to bardzo potrzebne zajęcie. Jad węży wykorzystywany jest do produkcji surowicy, która podawana jest w przypadku kąszenia. Zawód ten zdobywa coraz większą popularność, a wszystko dlatego, że z każdym rokiem rośnie liczba jadowitych węży. Szacuje się, że codziennie w wyniku kąszenia przez jadowitego gada umiera 14 osób. Pracownik platformy wiertniczej. Platforma wiertnicza to najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu. Sporadycznie bywają wykorzystywane do eksploatacji podmorskich złóż węglowodorów w odróżnieniu od platform wydobywczych. Większość platform wierniczych cechuje się charakterystyczną kratownicą i konstrukcją wieży wiertniczej oraz możliwością zmiany miejsca pracy. Dla wielu osób głównym powodem, dla którego podejmują się tej pracy, są bardzo wysokie zarobki. Praca na platformie wiertniczej jest niezwykle ciężka. Pracownicy zazwyczaj nie mają ustalonych harmonogramów, pracują po kilkanaście godzin dziennie, a na dodatek wszystko odbywa się na pełnym morzu. O tym, że ten zawód jest niebezpieczny, świadczą liczby. Notuje się, że w każdym roku na platformach wiertniczych ginie 42 pracowników. Drwal, czyli człowiek pracujący w leśnictwie, który ścina drzewo i dostarcza drewno np. do przemysłu budowlanego i papierniczego. Ta praca cechuje się bardzo dużą śmiertelnością wśród pracowników. Co roku w wyniku awarii sprzętu, złych warunków pogodowych lub spadających drzew ginie prawie 100 osób. Co ciekawe, ten zawód jest bardzo popularny w Polsce. Szacuje się, że w naszym kraju jest ponad 100 tysięcy osób wykonujących tę pracę. W Polsce na tym stanowisku można zarobić nieco ponad 3000 zł. Strażak, czyli osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. W części krajów, m.in. w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii i innych, strażacy działają w ramach zawodowych jednostek lub wolontariatu. Strażacy są przeszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem, częściowego lub całkowitego eliminowania skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych, klęsk żywiołowych, niektórych skutków terroryzmu oraz niesienia pomocy poszkodowanym i zagrożonym. Święto Strażaka przypada w dniu 4 maja. Przedstawiciele tego zawodu przez wiele osób kojarzeni są z poświęceniem, a przede wszystkim pasją. Wysokie miejsce w rankingu nie jest przypadkowe. Statystyki pokazują, że w każdym roku ginie ponad 100 strażaków. Monter konstrukcji stalowych. Każdy pracownik w tej branży musi koniecznie przejść bardzo rygorystyczne szkolenia z zakresu BHP. Nie bez przyczyny, bowiem każdego roku ginie ponad 50 osób, które wykonują ten niebezpieczny zawód. Najczęstszą przyczyną zgonów są spadające stalowe konstrukcje lub upadki z dużej wysokości. W trakcie np. budowy nowojorskiego Empire State Building zginęło 5 pracowników. Spawacz podwodny. Podobnie jak w przypadku pracownika platformy wydobywczej, największą zaletą tej pracy są gigantyczne zarobki, jednak niebezpieczeństwo związane z tym zawodem jest również ogromne. Każdego roku w trakcie wykonywania swojej pracy ginie prawie 70 spawaczy. Głównymi przyczynami śmierci są porażenia prądem, podwodne wybuchy czy choroba dekompresyjna. Poławiacz krabów. Otóż kraby stanowią do 20% połowów morskich skorupiaków. Rocznie światowe połowy wynoszą ponad 1,5 miliona ton. Z tego 20% to połowy
porutnika gazami poławianego na wybrzeżach Chin. Ta profesja wiąże się z bardzo częstymi, długimi wyprawami w niebezpieczne morskie rejony. Pracownik potrafi spędzić nawet ponad rok na statku. W tym czasie ma do czynienia z potężnymi falami i ciężkim sprzętem, który podczas częstych sztormów bezwładnie rzucany jest po pokładzie. Szacuje się, że 80% wypadków śmiertelnych w tym zawodzie spowodowanych jest wypadnięciem za burtel lub wyziębieniem organizmu. Każdego roku umiera około 200 poławiaczy krabów. Prostytucja. Świadczenie usług o charakterze seksualnym, polegające zwykle na odbywaniu stosunku w zamian za pieniądze lub inne korzyści. Prostytucja bywa opisywana jako świadczenie usług seksualnych lub seks komercyjny. Określana bywa też jako najstarszy zawód świata. Osoba oferująca seks za zapłatę jest pracownikiem seksualnym. Kobieta świadcząca takie usługi to prostytutka, zaś mężczyzna to męska prostytutka. Usługi seksualne świadczą osoby o różnej tożsamości płciowej i orientacji. Prostytucja obok pornografii, striptizu i tańca erotycznego jest jedną z gałęzi przemysłu seksualnego. Prostytucja występuje w różnych formach w zależności od kultury, a jej status prawny różni się w zależności od kraju lub regionu. W pewnych miejscach prostytucja jest aktywnością dozwoloną, ale nieuregulowaną. Gdzieniegdzie jest uznawana za przestępstwo. W szeregu państw jest normalnie wykonywanym i prawnie regulowanym zawodem. Szacuje się, że na świecie usługi seksualne świadczy około 42 miliony kobiet. Całkowita wartość rynku prostytucji oceniana jest na przeszło 187 miliardów dolarów. W czołówce punktów docelowych turystyki seksualnej plasują się kraje w Azji Środkowej, Afryce i Bliskim Wschodzie. W szeregu przypadków osoby wykonujące prostytucję są do tego zmuszane i naruszane są ich podstawowe prawa. Jest tak w przypadku prostytucji dziecięcej, w której dochodzi do wykorzystywania seksualnego dzieci. W prostytucji dochodzi również do handlu ludźmi. Niekiedy prostytucję uznaje się za przejaw przemocy wobec kobiet. Chociaż w wielu krajach jest całkowicie zakazana, to wciąż jest praktykowana prawie w każdej części świata. Wysokie miejsce w rankingu najbardziej niebezpiecznych zawodów świata zawdzięcza temu, że w ciągu roku umiera ponad 200 prostytutek. Najczęstszymi przyczynami śmierci są zabójstwa, których dopuszczają się klienci. Policja. Umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, jeden z organów ścigania. W Polsce została utworzona na mocy ustawy o policji, zaś nadzór nad policją sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. W całej Polsce istnieje telefoniczne przekierowanie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Praca przedstawicieli organów ścigania jest potrzebna, ale również bardzo niebezpieczna. Istnieją wyliczenia, które wskazują, że każdego roku w czasie służby ginie nawet 320 policjantów. Strzelaniny, napady czy pościgi samochodowe to codzienność, z którymi muszą zmierzyć się funkcjonariusze. Kierowca ciężarówki. Transport drogowy jest jedną z gałęzi transportu, w której ładunki pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu. Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Do zalet transportu drogowego zalicza się możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg. Nie bez powodu kierowca ciężarówki znalazł się na szczycie zestawienia. Codziennie na całym świecie po drogach jeździ kilkanaście milionów samochodów ciężarowych, które przewożą różnego rodzaju ładunki. Według statystyk co roku w wyniku wypadków ginie prawie 400 kierowców ciężarówek. Oprócz tego głównymi przyczynami zgonów są pożary w kabinach samochodów i zawały serca kierowców. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!